Witam Was tutaj, cześć, mamy Zonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines. PlayStation 4, alpejskie zacisze. Tak, tak nazwaliśmy nasze miasto. No i jesteśmy w górskiej wioski, chyba tak, jak tak mi scenariuszu. No i lecimy dalej. Scenariusz będzie zresztą napisany w tytule. No i celi. Dobrze. Co by tutaj dużo mówić? Będziemy. Zobaczmy, jak tam stoimy na początku. Z naszym zaparciem tutaj jest całkiem dobrze. 15 tysięcy na 250 tysięcy komunikacji miejskiej. No, mogło być lepiej. I widzę, że im tutaj coraz bardziej przeszkadza to, że policji nie ma. Dlatego my tu sobie policję postawimy. Najlepiej gdzieś tu na górce sobie będą mogli zjeżdżać jakby coś. O, tutaj. Bo coraz więcej części miasta mi zaczyna maludzić. I tak, przyspieszę trochę czas, bo musimy zadawiać. Chyba wiem, czekaj, ile kosztuje stadion? Tak, czystej ciekawości. Co nam kosztuje 200 tysięcy? No to nie. Bo trzeba jakiś budynek postawić, na którym zaczniemy w końcu zadawiać tak sensownie, bo teraz to tak... No to to tak nie wygląda, żebyśmy zadawiali. Dobra, gdzie możemy zbudować sobie, może tutaj, jakiś kolejny kwadrat. Trzeba trochę zbudować miasto. Tutaj. Czekaj. Źle się wybudowało oczywiście. Tak. Ogólnie to tak dla mnie możemy budować nawet gruntowe drogi, po to tylko, żeby jak najlepiej tu zrobić. Dobra, czekaj. Nie to, nie to. To będzie to. A i wybórzmy sobie tutaj ten kabel. I dajmy sobie, żebyście się budowali powoli. Powolutku, ale żebyście tu byli. Bo jak was nie ma, no to nie ma pieniędzy. A tego byśmy nie chcieli. I ruszy. Dobrze, jest trochę pieniędzy, możemy postawić sobie kolejne policje. Tym tutaj, bo ci to już w ogóle ma dudzą. I mamy trochę pieniędzy. No, policja sobie będzie jeździć po naszym mieście. Tu jest ta ścieżka gruntowa. Z której korzystają jako tako ludzie. Tak, sądzę, że tu zaraz zacznie to nam funkcjonować całkiem sprawnie. Wody ci tu brakuje. Masz wodę. Dobrze. Tak, tutaj chyba nawet nasz handel już zaczyna powoli funkcjonować. Czekajcie, czy my w końcu taksówki mamy? Mamy taksówki, okej. Okay. Dobra, tutaj nie ma autobusu, tu jest autobus, jeżdżą tramwaje. Czekajcie, w ogóle ja bym proponował dojść do kolejnego kamienia milowego. Żeby puścić metro. Dobra, tak, to dzisiaj przyciśnimy trochę na rozwój. Dobrze, tutaj się powinni oni zacząć zaraz budować. Tak. No, tak. Ci też zaczynają trochę marudzić na to, że nie ma ludzi. To sobie zrobimy może... Tak, tylko... jakaś dzielnica, w której nie mamy edukacji w ogóle. Ci mają edukację. Ci nie mają edukacji. Tak? Tak, dobra. To w tej dzielnicy damy kompletny precz z edukacją. Gdzie to jest? Tutaj nie. Szybko budowa, firmy ochrony nie. Nie. Nacisk na edukację. Precz z edukacją, proszę bardzo. Żeby im, żeby to się szybciej budowało, żeby mogli po prostu jechać na drugi kawał miasta i pracować dla mnie. Co tu dużo będę mówić. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby pracowali i dawali zyski. Dobra, tu sobie trochę trzeba powiększyć tą dzielnicę, widzę. Dobra. Tu sobie można nawet... Wydaje mi się tu tunel zrobi, ja widziałem, że się chciał zrobić tutaj. No to nie. I tutaj. Tu i tu. No i teraz tak, ty tu się nie będziesz chciał zbudować oczywiście. A, tu sobie... Tu będzie nowa dzielnica, tak? Tu sobie zrobimy taką nową dzielnicę. Tu na górce może jakieś fajne budynki sobie poustawiamy. Takie bardziej unikatowe może na przykład. No i tu damy sobie właśnie was ludzie, żebyście się budowali. Zaraz wam pociągniemy tutaj jakąś komunikację i tego typu budynki. I przemysł wam tu trzeba w ogóle zlikwidować, bo on wam tutaj nie jest w ogóle potrzebny. Najlepiej jakbyśmy tu jeszcze się handel budował.
tak żebyście mieli jedzący prąd. Ale to wszystko w swoim czasie, bo raczej wątpię, żebyście się do teraz chcieli budować. Rudy. Rudy. I tu sobie dajmy tę dzielnicę od razu. Zanim zapomnę. Tak, tutaj, o, tutaj na tym małym zakręcie. Tutaj w ogóle woda to raczej nie powinna być żadna dzielnica, tak według mnie tylko, sądzę. Tu i tutaj. Tutaj wzdłuż linii brzegowej. Damy taką małą dzielnicę. Czekaj. To sobie jeszcze trochę za bardzo przeszkoliliśmy. Dobra, jest nazwa. I tu sobie damy takim fajnym zakrętem. Tu najchętniej bym wcisnął biur, ale raczej wątpię, żeby mi się tutaj zaudało. Dobra, no i mają swoją drogę. Jakby coś, będziemy mogli im tutaj coś zapodać. Teraz puśćmy im tylko jeszcze wodę, żeby nie marudzili za chwilę. Dobra, no i jest, jest. Dobrze, jakby coś możecie się budować. Tu już prawie nic po tym przemyśle nie pozostało. Wody wam tu brakuje. Ogólnie wody miastu brakuje. 2500 tak już. Dobra, no to sobie postawmy jeszcze jeden. Tak. Kup nowy kawałek ziemi. Na razie nie. No i tutaj ściekową, która też kosztuje 2,5. Dobra, skoro kosztujecie tak mało, to może być. Dobra. Komunikacja, tak właśnie, zapomniałem. Trzeba wam im tu puścić trochę więcej komunikacji. Tu damy wam na pewno przystanki. Żebyście później nie było, że tu nic nie ma. I puścimy wam tu wewnętrzną linię. Tak. Macie tu swoją wewnętrzną linię, która będzie jeździć po tej dzielnicy i po tej. Tutaj na razie nic jeszcze nie ma, ale jak się to tam budować, tu tramwaje puścimy w ogóle tam na dół. Tak, do tej dzielnicy na dole to będą tramwaje jeździć, żeby nie było. Żeby było trochę ciekawiej i tu będzie właśnie takie trochę centrum komunikacyjne tam na dole. Zrobimy. Tutaj przejedziesz. Tu widzę, że można dać nowy przystanek, też widzę. To dobrze. Tak, ona tak będzie objeżdżać to wszystko. Dajmy też trochę parę wspólnych przystanków. No i żeby wjechało to też nam gdzieś tu do miasta bardziej. Czyli na przykład tutaj, na ten przystanek. No i tu, tu do tej dzielnicy na górce. Tutaj zjazdem. I tu połączymy. I tutaj widziałem właśnie, że nie ma żadnych przystanków, to trzeba im zapodać, żeby się dało łatwiej przesiadać. Są, są. No i tutaj na razie nie są potrzebne. Okej, dobra, macie autobus. Tutaj nie jest to niezbędne. Tym też zapodamy, może nawet własną linię metra czy coś. Mamy 12 tysięcy, no bo już szalejemy. Normalnie jest szaleństwo. Ile zarabiamy na naszym przemyśle leśnym? Na lasach zarabiamy 1800, dobra. Jest dobrze. Przydałaby nam się najbardziej ropa, bo na ropie jest największy zysk, ale chyba nam się nie uda. Zbytnio. Już coś zafańczyło. Ale już po tym. Dobrze, tu budynki możecie się budować, jakby coś. Tak, bo wam tutaj daliśmy. No, proszę bardzo. Na takiej górce. O, i się zaczynałem już powoli budować. Na dole jeszcze pomyślę, co tam może jakaś strefa turystyczna taka bardziej czy coś, bo na razie nie wiem jeszcze, co tam właśnie wcisnąć. Tutaj jak tam? Chyba nie ma korków. Nie, no nie ma. Nie ma być skąd. No i jeśli coś trzeba nie postawić w naszym mieście, to ten budynek tutaj za 65 tysięcy, wiem trochę dużo, ale hub autobusowy jest nam niezbędny. Tak, wręcz można powiedzieć, że jest niezbędny, bo jak później to sobie zaczniemy rozbudowywać, to nagle się dziwne rzeczy mogą okazać. Prądu zaczyna wam brakować, a to coś nowego akurat. Dobra, 19 tysięcy, nie mamy tyle. Ustawić taką turbinę.
za 12. I ona daje nam... Czekaj, ile ona nam daje? Wad. Do 20. To daje nam 40. Dobra, to poczekajmy sobie na tą węglówkę. Sobie ją postawimy może po prostu tutaj u nich. Nie, stawiamy wszystkie w jednym miejscu, to będzie prościej. Dobra. Jest 19 tysięcy kosztuje ten budynek. Świetnie. Już widzę, że tych elektrowni trochę jest. Dobra, macie kolejną. I się cieszyć. A zobaczmy, jak to wygląda. No, całkiem ładnie. I oczywiście zapomniałem najważniejsze rzeczy. A mianowicie, może bym tak do odmiany włączył stopę. Dobra, przyjmijmy, że już nagrywam 10 minut dla was, tak? Bo to nawet akurat jest chyba dosyć prawdziwe. Dobrze. Nie mam przy sobą zegarka, więc jeżeli sobie włączę stopę w komputerze, będzie dobrze. Dobra, jeżdżą. Mi się przydały te statki, promy i tak, tego typu budynki. Bardzo chętnie. Dobrze, ile z siebie korzysta tak z formego ludzi? Autobus? No full. W sumie się nie dziwię. Bo to jest akurat dosyć główna linia, która jeździ, objeżdża to wszystko. To ty możesz mieć dosyć duże zapasy ludzi. Wody ci brakuje. Ale co masz na myśli, że ci wody brakuje? Czy jej tu nie ma? Chyba tak. Chyba, że tu po prostu jej nie ma. To może być. Od ilu jest kamień milowy? 5,5. Dobra, zbliżamy się. Tak, z tej drogi w ogóle mało samochodów korzysta. Głównie te tramwaje, co tu puściliśmy. A te tramwaje to też tak zbytnio nie jeżdżą po tym wszystkim. No, może ulepszmy sobie te tramwaje trochę. Czyli na przykład, żeby... Wiem, że lepiej tego nie robić, ale... Puścimy tu sobie... No bo nie, tutaj nie będziemy sobie ich wpuszczać. To nie. Ale do tej dzielnicy by się przydały tramwaje. Nie, nie ma bata. Bo tramwaje zabierają przecież dwa razy więcej ludzi. Akurat to jest nam potrzebne. 7. Dobra, nie będziemy na minusie. To jest największy problem tego scenariusza, żeby nie wejść na minus. Bo jak wejdziesz, to jest kapitulacja. Koniec tego wszystkiego. Pięknego do cisza. Dobrze. Wam brakuje... Czego wam tu wam brakuje, tak szczerze? Brak wystarczającej liczby wykształconych pracowników. Jaki jest stan budynków? Czy może te prace z edukacją nie jest to takie dobre? Dobra, może wyłączmy te prace z edukacją. Ja myślałem, że jak robimy im tu prace z edukacją, to oni tu szybciej, lepiej pójdą, a widzę, że to nie wygląda w ten sposób. A, trzeba im tu szkołę postawić. Szkół jest trochę mało. Przecież jak będą jeździć, ale jak jest w ogóle ich za mało, to nie będą jeździć w ogóle. Dobra, dajmy sobie teraz, poulepszajmy tutaj trochę tego. Widzę, że tu z głównej drogi nawet już nie korzysta. Dobra, dajmy sobie tutaj i tutaj jakąś pętelkę czy coś. Albo nie, tutaj będzie zjazd i tu sobie po prostu zawróci taką drogą. Ciach, ciach i ciach. Dobra, tu mamy zawrotkę. Natomiast nie, tutaj to już nie ma bata, tu musimy wjechać trochę do dzielnicy. Tutaj, 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 tutaj. Aj, pieniądze schodzą. Normalnie widać w oczach. Dobra, czekajcie chwilę, trzeba... Okej, dobra, trochę zadobiliśmy, to możemy trochę wydać. No i mi się znowu wyłączył wzmacniacz, już dzisiaj drugi raz. Amplitunę. Nie, to jest wzmacniacz. Co to ma być? No i tu sobie musimy zrobić pętelkę. Widzę, że ta pętelka będzie trochę kosztować. Dobra, i możemy puścić sobie tramwaj. To co najważniejsze.
Dobra. Tak, idziesz sobie stąd. Tutaj. I puścimy chyba własny tramwaj, tak. Własny tramwaj, jeden będzie, który będzie wyjeżdżać. To jest to, tak, to jest dobry pomysł. Tutaj. Tutaj sobie przejedziesz. Czy to jest nasza główna droga? Tak, to jest nasza główna droga. Dobra, na głównej drodze nie będziemy wstawiać przystanków tramwajowych, bo tramwaje się zatrzymują z tego, co wiemy. Czyli damy przystanek tu, tutaj. No dobra, może jakiś dajmy. Tutaj. Tu sobie pojedziesz, tutaj przejedziesz. Tu do góry. No to jest chyba idealny scenariusz dla mnie, komunikacja miejska. Tu i tu będziesz zawracać. Dobra, świetnie. I najlepiej było po prostu przeciągnąć ten, ale nie znałem się. Tak, to jest taka linia, co jeździ po wszystkim, to tam wojowa. Dobra, dajmy tu sobie przystanek. Jedną z drugą. I tu sobie będziesz po prostu zawracać. O, na dobrym kierunku się ustawiłeś. Tu jest dobrze. Tutaj. Dobra, i gdzie tu dać jeszcze ci przystanek? No pewnie tutaj. I tutaj już nie. Dobra, no i tak. I tu sobie te tramwaje jako tako będą jakoś jeździć. Co tam z naszą rozbudową? Oj, blisko jesteśmy, blisko, naprawdę blisko. Trzeba im trochę tylko dać jeszcze miejsc do budowy. I zaraz dobijemy do naszego magicznego kolejnego kamienia milowego, który nam da przede wszystkim pieniądze. A to jest nam teraz potrzebne. Dobrze, pewnie tak, tramwaje wyjeżdżają stąd powoli. A budynki się na razie chyba nie chcą budować. Czekaj, zaraz zobaczmy. Nie, budują się, prawda? Budują się, już myślałem, że się nie chcą budować. To byłoby już trochę irytujące. Przemysł nie chce się budować, ale na razie nad tym nie będę jakoś marudzić. Jest! Mamy kolejny kamień milowy. Przepisy podatkowe, mamy metro, wypoczynek. Wypoczynek, o, to sobie tam zrobimy wypoczynek. Z tego co widzę, tak, rejony mieszkalne o dużym zagęszczeniu, rejony handlowe o dużym zagęszczeniu i rejony biurowe. Uniwersytet, spalarnia, stacja metra to są najważniejsze, wysoki maszt, duży schron, baza helikopterów, sauna, wieża obserwacyjna, czujnik sejsmiczny, radar kosmiczny. Tych budynków będzie najmniej, gdyż najpierw trzeba postawić metro. A metro jest nam tu bardzo potrzebne. Oczywiście, zanim będzie metro, to sobie damy. Wypoczynkowa. Czekajcie, co my tam właściwie teraz tak dostaliśmy? Specjalizacja wypoczynek. No, dajmy im wypoczynek. Tam pewnie jest na górze turystyczna. Oni nie mają żadnych monumentów, biedni. Okej, okay, później będą pociągi. Tak? Wy macie... turystyczna, no właśnie. Dobra, wypoczynek z tego co wiem mi się bardziej podoba. O, idealnie. I teraz damy wam tu, wiem, że są nowe budynki, ale takich budynków to nawet nie ma w naszym głównym mieście. Poustawianych. Okej, okay, i ja tu bym sobie pociągnął tak, tą dzielnicę. Daj mi tu średni. Tutaj pod to wszystko. Że one tutaj będą się po prostu tak. Tu chodzi o to, żeby mieli wypoczynek, co nie? Dobra, no i oni się tu będą powoli budować. Natomiast my już bez żadnych skrupułów budujemy metro. Bo nie wiem, czy tutaj tramwaje się już pojawiły. Pewnie jeszcze jadą. Albo... no nie wiem. Ale widzę, że nawet dużo osób na nie czeka. Bardzo dużo. Dobrze, na pewno potrzebne będzie nam to gdzieś tutaj stacja. Tu będzie idealnym miejscu. Dalej. Bym sobie szczerze chciał podciągnąć tutaj stację metra. Najlepiej tutaj gdzieś w centrum. O, dokładnie. Później sobie zjedziesz do przemysłu. Dalej będziesz tutaj w centrum tej dzielnicy. Mówię ogólnie w centrum, bo i pieniądze się skończyły. Dobra.
A to jest 2,9 tysiąca. Dobra, to nie. Tak, bo każda stacja kosztuje 15 tysięcy. My musimy jeszcze tutaj postawić z dwie i tu z dwie. To ominęliśmy w ogóle. Tu by się też przydało. No nie, dobra, to poczekamy na razie. Brakuje wam prądu. Jakbyście się pewnie budowali od dobrej strony, to by wam nie brakowało prądu, ale dobra, trudno. Macie prąd. To na razie nie będzie metra. Tak, gdzie są stacje metra? My sobie je powyłączamy. Albo zobaczmy, jakie są najpierw ekonomia pożyczki. Jest jedna. Kusi ją wziąć, ale wiem, że on nam dużo nic nie da. Więc nie. Dobra, to sobie wyłączymy na razie. To też. Tą stację również wyłączamy. Tu wiem, że też macie stację. I one te też jej nie ma. Dzięki temu trochę może przyspieszymy. Budżet. Trzeba im tu podciągnąć. Żebyśmy na nich zarabiali. Dobrze, i ludzie chcą się budować. Więc już będziemy dawać im duże obszary. Tylko gdzie teraz? Dobra, dajemy im tutaj może. Do tej gruntówki będą takie budynki. O, to będzie piękne. Dobra. Tu. Tutaj gruntowa. I tutaj. Świetnie. Dobrze, i teraz dajemy sobie... Tu jest przemysł? Skąd tu się wziął przemysł? Nie mam tego pojęcia. No a tak, zacznijmy od tego, że tu trzeba te domki wywalić. I teraz blokowiska. Bo blokowiska nam tu są bardziej potrzebne. Co do wody, tu jest w miarę. Tu jest też w miarę, tylko że tu trzeba tą rurę przyciągnąć. Dobrze, zaraz będziemy mogli postawić kolejną stację metra. Już niedługo. Komputer, jak to mówisz? 11 minut, okej, dobra. Czyli za jakieś jeszcze 9 minut mamy na to, żeby wybudować to. A ja tutaj to muszę postawić. Dobrze, zadajemy trochę dużo pieniędzy, już jest lepiej. Jest coraz lepiej. Tak. Zobaczmy sobie, jak tam cele nasze. No nie jest źle, biorąc pod uwagę, że mamy już 24 tysiące ludzi. Te paski chyba jak dla mnie powinny się uzupełniać, ale coś w ogóle nie idą. Więc już no trudno. Dobra. Tak, tym może po prostu damy jeden tutaj na to i jedną stację tutaj. A tym to się tu koniecznie przyda ścieżka do tego metra. Nie chcę im tu zbytnio ścieżek dawać, bo zaczął korzystać z ścieżek zamiast komunikacji, ale jedna musi być. Dobra, tutaj i tutaj. Bo jednak do wypoczynku musi jakieś komunikacje dojść. Dobra, możemy postawić kolejną stację metra. Dobra, damy im tutaj jedną stację metra. Gdzieś tu po prostu w centrum. O, może być na przykład tutaj. Kolejna będzie tu i tu. Przez tą dzielnicę, tutaj jeszcze jedną stację. No nie wiem, czy nam się to uda, bo trochę te... Jeszcze później trzeba zrobić tunele. A tunele są też dosyć drogie. 100 kratki. 100, jedna kratka. Tu nam coś chyba trochę wypaliło drzewa. Ej. Nie mam. Co do handlu, to nam się tutaj cały będzie budować teraz. Tak. Można im tu postawić coś. Może tym. Tą plazę. Tylko jak, bo jak to jest tak górka taka, to trochę trudno. O, macie. Dobra. Tu ci też się cieszą? Nie cieszą się. Świetnie. Dobra, dalej. Zastanawiam się, czy po prostu nie połączyć wszystkiego i powoli później to... Nie, dobra, zróbmy całą nitkę i później się będziemy cieszyć.
Tu wyłączmy stację. O, jestem zadowoleni. No bo póki co to ta stacja nam nic nie daje. Nawet jeżeli jest. Dobrze, mamy kolejną stację. Jeszcze... No i jeszcze spadę bym wstawił. Jeden... No jeszcze dwie minimum stacje, a jednak trzecia by się tu przydała. Tu przy szkolnictwie, bo tutaj jest centrum komunikacyjne. A to nie jest wszystko. Dobrze, zobaczmy sobie tak na marginesie, ile te będą kosztować te... To już jest 2000. No jasne, jak tutaj to wszystko jest tak od siebie daleko, to będzie kosztować tyle, co prawie stacja. No dobra. No zobaczymy, co z tym komunikacją nam tutaj wyjdzie dzisiaj. Właśnie, mieliśmy tutaj dać taksówki. No tu by nam weszły taksówki, okej, dobra. Mają prąd, mają wszystko, dobra, powoli się, więc mogą budować. Zobaczmy, jak tam właśnie te autobusy. No, parę osób z was skorzysta, a tramwaje te tutaj? Gdzie są tramwaje? 8 osób, no nie jest to zbyt dużo, tyle ile bym chciał. O, jedzie, ale jedzie z kolei inny. No i z tych już trochę więcej ludzi korzysta. O, tu widzę, że przywiózł. Gdzie i co? Przesiądę się do autobusu pewnie, tak? Część idzie tutaj na przystanek. Tak, część poszła tu na przystanek. Część poszła tu do autobusu, a część pewnie pójdzie tu jeszcze na tramwaj. Śmiało, zostanie ktoś? No, może do parku idą. W sumie nie dziwię się. No i tu są te dwa przystanki, co też nam trochę pomagają. Dobrze, zaraz będziemy mogli postawić kolejną stację. Ach, a czas leci. Weźmiemy pewnie pożyczkę, ale na tunele. To się nam bardziej przyda. Dobra, dajmy sobie tutaj, gdzieś tutaj stację. Może po tej stronie. Tak, żebym miał lepiej. I wiecie, ja się zastanawiam, nie, tą dzielnicę po prostu pominiemy i puścimy tutaj środkiem. Tak, bo to jak puścimy tak tutaj po prostu skrótem, to będzie lepsza trasa. Dobra, to sobie puścimy stąd zbyt stronę zbocza. No jasne, to było do przewidzenia. Dobrze, zaraz będziemy jechać. Puścimy sobie to metro i będziemy kończyć. Tylko jak to puścić, jeżeli to się nie chce puścić? Kręta. No i 5000. A, postawiło się. Tu jest problem, bo tu są te duże załamania, to będą problemy z tym metrem. Ale... A, weźmy sobie tą pożyczkę. Jest pożyczka. No, będziemy kończyć. Może po prostu jutro to wybudujemy albo coś. Dobra, skończmy sobie te metro i będziemy to kończyć. Lecisz. Pieniędzy brak. A zapomniałem, miałem wziąć ten. Gdzie to jest ekonomia? Budżet, pożyczka. Dobra. Bierzemy. Teraz już nie możemy po prostu przepłacić. Lecisz tu, 10 tysięcy, no proszę bardzo. Czemu by nie? Zbyt stronę zbocza. Hmm. 15 tysięcy, ale poszło. Pod tym tunelem czy coś? Dobra, tu 7 tysięcy. I tu prawie byś podjechał. Jest. Dobra. Mamy kolejkę na górę. W sensie metro. Teraz trzeba w dół jeszcze zrobić. A nie wiem, czy to się uda. Tak, bo tu jest duży zjazd. Tu będzie trochę.
I tutaj tak, tędy. Trzeba jakoś obejść to. Dobra, jest. I jeszcze trochę nam tego zostało, kurczę. A już pieniędzy tak zbytnio nie widzę. No bo zobaczmy, ile teraz by nam wyszło tu pieniędzy. Przez brak funduszy. A musielibyśmy 12 tysięcy. No bo nie, metrę sobie do całe skończymy kiedy indziej. Sobie powłączajmy tylko te stacje. Puszczę teraz tą nitkę jedną i skończymy. Bo jak widzicie, metro to jest inwestycja, droga inwestycja. To jest po pierwsze. Dlatego w Warszawie tak długo budują. Bo nie mają pieniędzy, tak? Taki wyjdzie z tego jeszcze dzisiaj morał. Tutaj. Dawaj, buduj się. Ci się cieszą. W sumie powinni się cieszyć. Ci się mało cieszą. A ci? Trochę. Dobrze, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!